drodzy, przychodzę dzisiaj do Was z nowym filmem i będzie to Rossmann. Film, którego nie miałam w planach kręcić, natomiast wiem, że mnóstwo z Was czekało z mojej strony na odpowiedź, chociaż jest teraz już bardzo dużo tych filmów na YouTubie i zastanawiałam się, czy jest większy sens, aby to kręcić, to jednak po wszystkich wiadomościach, jakie od Was dostaję, że zawsze kosmetyki, które polecam Wam właśnie w tych filmach się Wam sprawdzają, stwierdziłam, że muszę nagrać, więc zaczynajmy. Na wstępie chciałabym Wam powiedzieć, że wszystkie kosmetyki, które Wam przygotowałam, a będzie to krótki film i kosmetyków będzie niewiele, będą najlepsze moim zdaniem w swojej kategorii. Nie mam zamiaru tutaj robić całego przeglądu Rossmannowego, to będą konkrety. I na pierwszy rzut idzie oczywiście podkład z Max Factora, który poleciła mi Ewa. Powiem Wam, że po obejrzeniu jej filmu, ona mi najpierw w ogóle powiedziała o tym podkładzie, później obejrzałam jej film, gdzie robiła test jego na swojej twarzy i zobaczyłam, że naprawdę to może być coś bardzo ciekawego. Jeżeli chodzi o podkłady z drogerii, oprócz chyba Bourjois Healthy Mix, nie mam takiego swojego ulubionego podkładu, który faktycznie sprawdzałby mi się dobrze na twarzy, więc stwierdziłam, okej, spróbuję, zobaczę, czy faktycznie on u mnie również się sprawdzi. I uważam, że jest to najlepszy w tej chwili podkład dostępny w drogerii. Tak, najlepsze ze swojej kategorii. Jeżeli chodzi o kolorystykę, to macie bardzo duży wachlarz jasnych kolorów, więc na pewno coś wybierzecie dla siebie. Ja natomiast miałam problem, wybrałam 75 Golden Honey, chociaż ja wiem, że Wy nigdy nie widzicie tego, że ja jestem ciemniejsza, ale jestem faktycznie. Natomiast uważam, że kolor jest dobrany bardzo dobrze. Sam podkład zaskoczył mnie nie tylko wyglądem i takim trochę blurem na twarzy Photoshopem, natomiast zaskoczył mnie swoją trwałością i tym, że naprawdę pięknie wygląda na twarzy. Dobrze dogaduje się z pudrami, więc jeżeli chcecie sięgnąć po jakiś podkład bardzo dobry, to uważam, że w tej chwili obecnie na półkach w Rossmannie to jest numer jeden. Kolejną rzeczą jest korektor i chciałam Wam polecić bardzo korektor z Lovely, to jest Liquid Camouflage. Korektor, który na pierwszy rzut oka przypomina bardzo mocno korektor Start. Ja sobie już wyjęłam ze środka aplikator, ponieważ on mi nie wychodził, a mnóstwo jest jeszcze ponad połowa w środku. Sam korektor wyniósł mnie coś na promocji około 7 zł, tak mi się wydaje, nie chcę Was skłamać, natomiast jest to bardzo, ale to bardzo dobry korektor na co dzień, który jest, czy on jest dosyć wydajny? Jest wydajny na tyle, na ile powinien być. Nie kończy się zbyt szybko, natomiast uważam, że jego krycie i to, jak wygląda pięknie pod oczami, nie wchodzi w zmarszczki. Piątka. Naprawdę, nawet bym powiedziała, że piątka z plusem. I wydaje mi się, że jeżeli sięgniecie po ten korektor, będziecie zadowolone. Tylko teraz zerkam, jaki ja mam kolor. Niestety, 03, okej, nie starł mi się. Więc 03 myślę, że będzie pięknym, żółtym kolorem dla większości z Was. Podoba mi się również ten duży aplikator, ponieważ ułatwia nakładanie samego korektora i również wydaje mi się, że w tej chwili to jest jeden z lepszych korektorów, chociaż nie używałam Vibo, więc nie chcę tutaj też mówić, że wiem na 100%, tak jak z podkładem, że jest najlepszy. Natomiast jeżeli chodzi o ten, to myślę, że jest jeden z lepszych na pewno. Nie mogłoby tutaj zabraknąć palety Eveline. To jest paleta, która przyszła do mnie kiedyś w paczce PR-owej z marki Eveline. I była to jakaś jednorazowa akcja, gdzie oni wysyłali taką dosyć pokaźną paczkę do influencerów. I powiem Wam, że kiedy otworzyłam właśnie całą zawartość i zobaczyłam tą paletę, to pomyślałam sobie, że wygląda pięknie, ale zobaczymy, jak będzie prezentowała się również na powiekach. Chcę Wam powiedzieć, że cały makijaż dzisiaj wykonałam właśnie kosmetykami drogeryjnymi, które Wam pokazuję. Podkład również mam na swojej twarzy, mogłam to powiedzieć wcześniej, ale teraz dopiero mi się przypomniało. I kiedy ta paleta do mnie przyszła, pomyślałam sobie, tak jak Wam wcześniej już powiedziałam, że to może być coś naprawdę świetnego. Cienie na powiekach zachowują się genialnie, poza tym to jest tak rewelacyjna pigmentacja, nie tylko na słoczach, bo na słoczach tak już widziałam, że to jest naprawdę moc, ale po pierwsze nie osypują się, przepięknie się blendują, wyglądają naprawdę tak, jakbyśmy użyły palety za kilkaset złotych z Sephory, a tutaj mamy tak świetną rzecz z Eveline, więc jeżeli szukacie najlepszej palety, to wydaje mi się, że w tej chwili lepszej w Rossmannie nie znajdziecie, jak właśnie ta z Eveline o nazwie Burn.
Wielką nowością dla mnie są kropelki z marki AA i to są Wings of Color. Muszę przyznać, że gdyby nie to, że kupiłam je z polecenia mojej koleżanki oraz różnych makijażystek, gdzie widziałam, przewijały się często te kropelki na Instagramie, że jest to zamiennik 1:1 Toma Forda za kilkaset złotych, na pewno bym po ten produkt nie sięgnęła. I muszę Wam też przyznać, że po pierwszym swatchu w Rossmanie również po ten produkt bym nie sięgnęła. Nałożyłam sobie te kropelki w Rossmanie, oczywiście tam był tester na rękę i myślę sobie, faktycznie, czy to jest ten produkt, czy ja dobrze patrzę. Porównałam sobie ze swoimi screenami na telefonie i myślę sobie, jednak patrzę dobrze. Myślę, ok, wezmę je, przetestuję, zobaczymy jak one się sprawdzą. I dopiero po 5 minutach, kiedy te kropelki mi zaschły na ręce, wydobył się blask i wydobyło się to złoto, to przepiękne rozświetlenie, więc poczekajcie chwilę, jak od razu nałożycie na rękę i będziecie oczekiwały cudów tak jak ja, to trzeba im dać chwilę na to, aby one zastygły na ręce i faktycznie wtedy będzie widoczny ten highlighter. Więc wydaje mi się, że to jest coś rewelacyjnego, na przykład na kości, do sukienek, na dekolt, tak żebyśmy podkreśliły swój blask niczym z Tańca z Gwiazdami, ale też wydaje mi się, że to będzie coś świetnego, oczywiście do twarzy, więc polecam Wam koniecznie te kropelki, bo one na pierwszy rzut oka może roboty nie robią, ale później jak zaschną, to jest coś świetnego. Nie mogło, ale absolutnie nie mogłoby zabraknąć mojej nowości. Jest to Ultra Matte Lash Chocolate z L'Oreal. O mój Boże, jak to pachnie, dziewczyny. Musicie iść do półki z L'Orealem i powąchać tych pomadek. To jest raz. Mnie urzekł zapach i kolorystyka. I sama idea chyba tej jednak czekolady, to trochę kusi. Ja muszę Wam powiedzieć, że sama na 50% kupiłam tego L'Oreala i jaka to jest trwałość. Dziewczyny, naprawdę ta szminka trzyma się na ustach cały dzień, nie zjada się brzydko, tu się nic nie roluje, nie znika w środku jak Anastasia Beverly Hills, która jest o wiele, wiele droższa, a tutaj w tej chwili ona wychodzi na promocję za 25 chyba złotych, z tego co dobrze pamiętam. I ja przysięgam, że lecę do Rossmana jeszcze dzisiaj i kupię sobie przynajmniej dwa kolory tych szminek, ponieważ dawno nie miałam czegoś tak dobrego do ust. Serio. Tutaj mam kolejnego swojego ulubieńca, którego również zakupiłam na 50% i spisuje się genialnie, dlatego mimo, że jest to tańsza marka, to wydaje mi się, że fajnie by było, gdybyście jednak nie pominęły tych konturówek z Belle. To jest Longwear Lip Pencil, to jest taka automatyczna, wykręcana konturówka w przepięknym, kakaowym kolorze. Ja bym powiedziała z taką lekką domieszką jagody. Mój kolor to jest 03. Koniecznie sobie zerknijcie, mimo tego, że ona na promocji wyjdzie coś około 5 zł. I ja wiem, że w trakcie trwania takich akcji częściej lubimy sięgać po te droższe rzeczy, ponieważ one wtedy lepiej wychodzą cenowo. To na przykład, jeżeli nie będziecie miały po co sięgnąć, a lubicie takie brązy, miód na ustach, to koniecznie sprawdźcie sobie właśnie tą konturówkę z Belle. I już moją ostatnią rzeczą, jaką chcę Wam dzisiaj pokazać, jest tusz z Eveline. Chyba jeszcze nie polecałam Wam tuszu, może raz, w pierwszym filmie Rossmana polecałam Wam jeden tusz drogeryjny. Natomiast ten tusz z Eveline jest na tyle wyjątkowy, że on mi przypomina bardzo teleskopik z L'Oreala. Nie wiem, czy używałyście tego kiedyś tuszu właśnie o nazwie teleskopik. On ma taką dziwnie wyprofilowaną szczoteczkę, która bardziej te rzęsy ma wydłużać. I powiem Wam, że tutaj dzieje się dokładnie to samo, ale również z jednej strony możemy czesać rzęsy standardowo, tak jakbyśmy chciały je zagęścić, a z drugiej strony natomiast je ekstremalnie wydłużamy i ten tusz faktycznie rzęsy wydłuża. Zatem jeżeli macie takie rzęski, takie mini, mini cieniutkie jak ja na przykład, które są białe i tusze lubią ich nie łapać, jeżeli wiecie kolokwialnie, o co mi chodzi, to ten zdecydowanie Wam je złapie, wydłuży i tak podkreśli to spojrzenie, więc serdecznie Wam polecam. To jest Eveline Cosmetics Volumix Fiberlast Mascara. I to była moja taka złota siódemka, na którą warto zwrócić uwagę w Rossmanie. Mam nadzieję, że nie przepadniecie ze swoimi świnkami, skarbonkami i będziecie rozsądne w trakcie tej całej akcji. Ja muszę Wam powiedzieć, że robiłam zakupy wcześniej, ponieważ dostałam aplikację wcześniej jako chyba stały klient Rossmana, coś takiego. Wkurza mnie tylko jedno, że
co sezon te akcje zmieniają swoje zasady i w sumie nigdy do końca nie wiemy, ile razy będziemy mogły zrobić te zakupy, czy to będzie wcześniej, czy to będzie później, czy w ogóle jakoś tak zawsze to jest niejasne, chociaż już teraz wiem, na czym dokładnie ta akcja polega. Wiem, że możemy robić trzykrotnie zakupy, tak jak wcześniej było bez ograniczeń, tak teraz możemy tylko i wyłącznie skorzystać z tej aplikacji trzy razy. Ale myślę, że to można obejść, bo zawsze można ściągnąć na przykład swoim chłopakowi na telefon Rossmana, czy coś w tym stylu. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie, że ten Wam się przydał i koniecznie dajcie mi znać, na co Wy zwrócicie uwagę teraz w trakcie trwania tej akcji. Buziaki, do zobaczenia, pa!